Sylwio Bombach chwali się pokojem córki w nowym: różowa toaletka, pastelowe kolory i balony, zdjęcia. Sylwio Bombach kilka lat temu zyskała ogromną popularność dzięki występom w programie Google Box. Nikt chyba nie przypuszczał wówczas, że program, w którym to inni oglądają telewizję i komentuje to, co widzę na ekranie, zrobi taka furorę i wylansuje występujących w nich uczestników na gwiazdy. Na fali popularności celebrytka wzięła jeszcze udział w Tańcu z Gwiazdami, a teraz powodzeniem radzi sobie na Instagramie, na którym to obserwuje ją już ponad 820 tysięcy internautów. Sylwia od czasu do czasu angażuje się w różnej maści współpracy reklamowej i raczy obserwatorów polecajkami. Nie brak również prywatnych kadrów, a ostatnio na jej profilu pojawiło się kilka fotek z nowego gniazdka. Bomba jakiś czas temu zakupiła dom, a teraz prezentuje jej w sieci efekty jego wykańczania. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Tym razem widzowie mogli zobaczyć, jak prezentuje się pokój jej córeczki Tosi. Jakiś czas temu celebrytka wyjawiła, że córka będzie miała swoja prywatna łazienka, a teraz pokazała, co znalazło się w królestwie dziewczynki. Na opublikowanym nagraniu widać bowiem zachwycona dziewczynkę, która testuje nowe lusko, skacząc po materacu. Słuchajcie, część z domu Antoniny już prawie jest skończona. Oczywiście nasza ukochana szarost. Ale i rus. Nie mamy tylko drzwi, one były robione na zamówienie. Chcę wam powiedzieć. Zimbychala, cukiereczek, ekscytowała się na filmie. W pokoju dziewczynki znalazły się ozdobne balony, wiszące tuż nad luskiem Tosi. Na ścianie można było dojrzeć z tapetem w białe gwiazdki, a na suficie zawisła lampa, która doskonale komponowała się kolorystycznie z dodatkami. Nie zabrakło też uroczych obrazków ze zwierzętami i białej komody. Tosia może liczyć również na własną toaletkę, bo w pokoju ustawiono różowy zdobiony mebel z lusterkiem. Jak wam się podoba? Stylowo?